Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie, tym razem jestem sam. Sam na odcinku i sam na serwerze, ponieważ muszę wam dzisiaj powiedzieć coś mega, mega ważnego. Ponieważ widzieliście wczorajszy film. Wczorajszy film to było, że znalazłem tajne laboratorium na strychu w szkole i tak dalej, i tak dalej. I może zanim wam resztę powiem, to przede wszystkim podziękuję wam za już chyba... Przebiliśmy 22 tysiące i będziemy lecieć po 23 tysiące, więc jestem mega zadowolony z tego. Oczywiście mówimy o subskrypcjach. Jestem mega zadowolony z tego, jak lecimy z tym kanałem i ja, i wy, ponieważ to też wasza zasługa. Dziękuję wam bardzo za to, no i oczywiście łapki. To jest coś niesamowitego, że pod każdym odcinkiem już, mam wrażenie, że to jest taki standard, że te 2000 łapek jest, nawet czasami 3000, a nawet czasami potraficie dobić 4. Rekord to jest na dany moment ponad 7 tysięcy, więc... No ja wam mega dziękuję, jesteście naprawdę niesamowici. Jeżeli pokażcie moc i postarajcie się pobić rekord. Nie wiem, wbijcie ile chcecie łapek, ale postarajcie się pobić rekord, czyli 7000 łapek. No, myślę, że to jest trudne, ale wydaje mi się, że moje odcinki ogląda tyle osób, że jak wszyscy by dali łapkę w górę, to by się udało. Więc możemy spróbować, zobaczmy ile nam się uda. Więc jeżeli zostawicie łapkę w górę, będzie mi mega miło. Dobra. O czym dzisiejszy odcinek? Dzisiejszy odcinek o tym, jak udało mi się wrobić i Neona, i Dave'a, ponieważ tak naprawdę o tym laboratorium wiedziałem. Dlaczego? Dlatego, że to ja sam je zbudowałem właśnie tak. O, tu jest, widzę, że mi się kompan wkradł. No niestety nie będziemy tu wspólnie pracować. Jak wiecie, na początku robiłem? Ten laboratorium tam pod ziemią, wiecie gdzie, pod McDonald'em, ale niestety ktoś wygadał, że to właśnie w tamtym miejscu mam jakby laboratorium, więc postanowiłem je przenieść tutaj. No i przeniosłem tutaj całe laboratorium i teraz robię chłopaków w konia, że to nie wiem co to jest, nie wiem skąd to się wzięło i w ogóle. Kolejny kompan, który jest nam tutaj totalnie niepotrzebny. Tutaj będziemy robić eksperymenty na świnkach i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy mnóstwo wszystkich rzeczy, które są nam potrzebne. Do enchantów i ściągania enchantów. Mamy tutaj do... Szczerze mówiąc, nigdy w życiu nie użyłem tego przedmiotu, nawet nie wiem jak się go używa. Mamy kowadła do tego, żeby ulepszać książkami. Mamy stoły, mnóstwo stołów do enchantu. Znaczy do potek, żebyśmy mogli zrobić. Mamy piecyki, którymi będziemy mogli również przepalać różne rzeczy, tu mamy kolejne jakieś piecyki. Więc krótko mówiąc, jesteśmy wyposażeni na maksa i no jesteśmy w stanie tutaj zrobić naprawdę wszystko. To co mi się podoba tutaj jakby z tego miejsca, że ono jest jak jest, to, że po prostu chłopaki myślą, że to ktoś inny zrobił i nie wiedzą, że to po prostu jest moja sprawka. A ja w ten sposób mogę tutaj, no najzwyczajniej w świecie, robić wszystko. Oni doskonale wiedzą o tym, że to tutaj jest, ale nikt się nie będzie spodziewał, że to ja jestem tak naprawdę tutaj tego właścicielem. No i zobaczymy, kiedy się zorientują. Jak się zorientują, to będą źli i pewnie ktoś z was pójdzie tam i im napisze, że o, Szczypson otworzył sobie biznes, że to jest jego laboratorium i tak dalej, i tak dalej. No, proszę bardzo, możecie iść. Jak zwykle jestem gotów na to, że to powiecie, no ale dobra. W każdym razie, jakie plany na dzisiejszy odcinek? Na dzisiejszy odcinek plany są takie, żeby po prostu zdobyć jakieś itemy, żebyśmy mogli z nich po prostu robić potki. Z tego co wiem, da się robić potki z oczu pająka, więc zajdziemy po jakieś oczy pająka, ponieważ to one nam się przydadzą. Marchewki złote są też przydatne. Nie wiem co jeszcze, nie pamiętam, ale widzicie, już mamy pająka, jeden jest, który chce nam zostawić... Ale mamy pecha. Nie zostawił oka. Ale niedobrze, no dobra. Przejrzę na początku moje skrzynki wszystkie, ponieważ w moich skrzynkach też coś mogę mieć. Tak mi się wydaje. O, marchewki. Marchewki, zrobimy sobie złote marchewki od razu. Mordo. Dobra, no niestety z mięsa zombiaka chyba się nie da nic zrobić. A szkoda, bo takie trujące fajne zupki, znaczy fajne zupki bardzo. Fajne potki by się dało robić. Odłóżmy sobie to tutaj. Z czego jeszcze to można? Na pewno redstone jest potrzebny do wszelkich jakichś tam rzeczy związanych z alchemią. Mamy jakieś marchewki kolejne, z których będziemy mogli zrobić. Złote marchewki się robi chyba tak, że trzeba tym gold nuggetsami otoczyć to. Nie wiem, zobaczymy, bo szczerze mówiąc, jeśli chodzi o pot... Czekaj, nie ma tu craftingu żadnego? Dobra, schodzimy tutaj. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o potki, to niespecjalnie dużo się tym zajmuje w tym Minecrafcie. O, tak się robi złotą marchewkę, no to super. Dobra, zamieńmy sobie to wszystko. Na luzie nam starczy, żeby zrobić wszystkiego złote marchewki. No, to jest to. Tu zróbmy tak. I starczy nam jeszcze na jedną.
Ajajaj, to jedną już będziemy mogli sobie zjeść. Ale mamy 19 jakichś złotych marchewek, dobra. Musimy, potrzebujemy te. Oczy pająka, to jest, o, mamy tu jakieś. To jest ważne. Tu jakiegoś restona, on też jest przydatny. Będziemy potrzebować na pewno też te buteleczki z wodą do stołów alchemicznych po prostu, ale je mam już na dole w tym laboratorium pod McDonaldem, więc tam sobie zajdziemy i tam spróbujemy z tego coś zabrać i tak dalej. Dobra, o, obróciłem to jeszcze raz, o, dobra, udało mi się naprawić. No niestety nie mamy chyba nic więcej, musimy jeszcze pójść przeglądnąć te skrzynki na zewnątrz, bo w nich... Przyznam szczerze, że ten magazyn tutaj bardziej jest używany przeze mnie niż tam na dole, bo nie chce mi się tam nigdy schodzić na dół. Zawsze tu jest to szybciej, bliżej, więc skorzystam z tego. Chyba tu już nie mamy nic, co by nam się przydało. Weźmiemy może tego leja i skrzynkę, ponieważ to nam się może przydać też tam do tego laboratorium. Jakoś to tam użyjemy. Co by się nam mogło jeszcze przydać? Weźmy te tabliczki, mogą się przydać jakoś kiedyś. No na wszelki wypadek wolę je mieć, niż później je robić. Co by nam się tu jeszcze przydało? Mamy w ogóle jakąś barszcz... O, są oczy pająka znowu, dobra. No i chyba tyle z tego, co tutaj będziemy mieli. W ogóle... Mam jakąś zupkę, nawet dwie. Nie mogę ich zjeść, bo jestem najedzony, no trudno. Dobra, lecimy sobie teraz do McDonalda. Potrzebujemy wiadro, żeby się tam dostać. To już mi się przypomniało, że tam mamy taki mechanizm. Lecimy teraz tam na dół. W ogóle mam elytrę, a czemu jej nie używam? To też jest dla mnie dobre pytanie. Gdzie ona była? Tu jest. Zalecimy sobie, będzie szybciej, przecież nie będziemy tracić czasu na tym, żeby taki kawał biec. Coś chciałem powiedzieć i zapomniałem. To mi się często zdarza, jak nagrywam odcinek, no ale trudno. Dobra, jesteśmy w McDonaldzie. Teraz tutaj zejdźmy na dół. Mamy wiadro, pum, okej. Jesteśmy na dole, znaczy prawie. No, jesteśmy sami na serwerze, więc w sumie nawet nie musiałem tego zamykać, bo nikt tego nie znajdzie, ale... A nuż by ktoś wbił i wtedy byłaby lipa. No, nie chciałbym, żeby tu ktoś widział, co robię, ponieważ to jest troszkę nielegalne. Chłopaki naprawdę nie wiedzą, że ja tutaj coś robię. Chcę właśnie sprawić, żeby to było takie nienaturalne, wiecie, że... Znaczy, naturalne, a nie nienaturalne. Dobra, weźmy sobie... O nie, nie można chyba ich stakować. Ajajaj, naprawdę? No nie, dlaczego? To ja to będę... Wiem, zajdziemy po shulker boxa i wtedy do shulkera schowamy to wszystko. Tak będzie łatwiej, dobra. Ło. Ej, udało się, dobra, myślałem, że to się nie uda. Zajdźmy tam na szybko po tego shulkera, ponieważ on się właśnie przyda do tego, bo będziemy mogli to schować do niego i przenieść za jednym razem, a nie tak łazić ciągle. Więc to będzie o wiele bardziej przydatne. Słuchajcie, bardzo ważna sprawa, w opisie jest link do o, znowu pająk, to warto zabić, ponieważ będziemy mieli... O nie, nie ma oczu pająka, dlaczego nie wypadają mi? Co, mam jakiegoś pecha. Wow! Nie wybuchł, ale mieliśmy farta! Ja nie mogę, te creepery to mnie nawiedzają w tej grze. Bardzo ważne info, w opisie jest link do mojego Instagrama. Słuchajcie, ponieważ... To wymaga wytłumaczenia. Mam dwa Instagramy. Jeden to jest mój główny, tam mam Filip Szczypka po prostu, czyli moje imię i nazwisko. To jest mój Instagram prywatny, taki, znaczy nie prywatny, publiczny, ale nie związany z kanałem gamingowym. I jako, że zauważyłem, że zaczęliście tworzyć jakieś fanpage'e związane z właśnie z Tościkiem Szczypsonem i tak dalej, to postanowiłem, że po prostu zrobię Instagrama specjalnie dla tych osób, które właśnie takie coś robią, żebyście mogli tam oznaczać właśnie mnie z tego Instagrama gamingowego, a nie ten główny. Wynika to po prostu z tego, że nie chcę mieć tego w jednym miejscu, ponieważ nie wiem, czy zrozumiecie, o co chodzi, ale po prostu wizerunkowo nie łączy mi się tamten Instagram z grami. I tutaj robię sobie Minecrafta i bawię się fajnie i tak dalej, i tak dalej. A tam robię bardziej poważne rzeczy i nie chcę jakby Minecrafta w to wciągać. Dlatego mam tam po prostu osobnego Instagrama, stworzyłem specjalnie na tą okazję. Więc jeżeli ktoś mnie obserwuje na moim głównym koncie, no to fajnie, tam możecie widzieć moje zdjęcia i tak dalej. Ale jeżeli ktoś jest zainteresowany po prostu wysyłaniem mi jakichś rzeczy, jeżeli ktoś chce pisać do mnie, a ogląda mnie na tym kanale, no to piszcie już na Szczypson Games taki Instagram, więc to będzie o wiele łatwiej ogarnąć mi wtedy i będę to widział też w osobnym miejscu. Dobra, weźmy te butle z wodą, schowamy sobie do tego shulkera. O, już mi nie ma miejsca.
No i jak schowamy? A to też w sumie w tym shulkerze to nie mamy za wiele miejsca. Powinienem wziąć dwa, miałem tam dwa shulkery. Ale zepsułem, ale dobra, może uda mi się je zabrać za jednym razem. Bo schowam to... A, chyba mi się nie uda. No, na pewno mi się nie uda. No dobra, to jest max, który możemy... Nawet nie, musimy nawet jedną odłożyć. No dobra, trudno, bierzemy tak. Okej. Potrzebujemy wiadro, mamy wiadro, żeby się stąd wydostać. No i lecimy, no i... No trudno, będę musiał na dwa razy zajść, ale zawsze... Zawsze coś już mamy ze sobą. Zaniesiemy to... To w tamto, a w sumie tu będziemy chyba i tak musieli wrócić jeszcze pod tamte oczy, bo tam widzieliście, miałem jakieś rzeczy. O, trzeba zabrać to, dobra. Udało nam się, to tutaj fajna była ta baza, ale została już nakryta, też niektórzy wygadali po prostu, że to tutaj jest, więc to już nie ma sensu. Tak naprawdę jest to tam zbudowane, nie wiem po co, to jest jakiś bunkier drugi i tyle. A czekajcie, do szkoły miałem lecieć. Widzicie, się pomyliłem. Dobra, wylądujmy tutaj. I wlecimy sobie normalnie tam schodami, nie będziemy rozwalać sufitu. O nie, mordeczko, tutaj nie ma dla ciebie miejsca. Proszę, proszę, proszę stąd się wynosić. Dobra, jesteśmy tutaj. Możemy tutaj przejść teraz na górę. No i odłożyć te wszystkie rzeczy. Myślę, że tego szulkara tutaj zostawimy. O, znowu jest tutaj koleżka sympatyczny, który postanowił zepsuć mi rozgrywkę. Dobra, schowajmy te... Czekajcie, bo... O, shulkera sobie wziąłem do ręki. Może tego shulkera postawmy... Dobra, postawmy go tutaj koło tego obsydianu. Myślę, że jest... No, może być tutaj. I weźmiemy też skrzynkę, damy tutaj i po prostu odłożymy resztę tych butelek. No i jak zajdziemy tam i przyniesiemy resztę, to już przyniesiemy. Ale to przy okazji, jak już tam będę szedł za którymś razem. Teraz jest... Aha, właśnie, jeszcze... możemy sobie zostawić też te oczy pająka i marchewki. Myślę, że i to też zostawimy. Wszystko, co nam się może przydać tak naprawdę, więc zostawię to. Nici się nam mogą przydać? Chyba nie, ale dobra, zostaw... Nie, dobra, one się nie przydadzą do enchantów, więc możemy je zabrać. Bo to już nam się nie przyda. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro. I postaramy się tutaj jakieś mikstury wymyślić, jakieś mikstury stworzyć. No i czymś załatwić tutaj co nieco. Zobaczymy jak chłopaki też zareagują na to, jakim kiedyś o tym powiem. Bo kiedyś myślę, że im powiem o tym, że tutaj robię sobie takie biznesy. Mam nadzieję, że za szybko się nie dowiedzą, bo chciałbym to troszkę zrobić na nielegalu. Troszkę przed nimi to poukrywać. Mam nadzieję, że się nie zorientują. No dobra, dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia jutro o 19:19. I jeszcze raz przypominam o tym Instagramie. Link w opisie do Instagrama. Do obydwu Instagramów. No nie, chyba będę dawał do jednego, a drugi to po prostu sobie gdzieś tam będziecie mogli znaleźć w bardzo łatwy sposób. Tyle. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia już jutro. Na razie. Pa, pa.